serdecznie. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek serii WRC 4. Ze mną jest tutaj wiadomo Ruchi, bo to ja z nim też będę nagrywał. Więc lecimy dalej. To on będzie pierwszy zaczynał jako raid. Dam mu tą satysfakcję, żeby mógł pierwszy zaczynać. Kolejny raid mamy Italia. Jedziemy w WRC 2. Jak to się mówi? Pozycją mamy ósme. Co najmniej ósme miejsce mamy zająć. Jak to się mówi? Więc teraz głos oddaję Rufiemu. Halo, 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 halo. Cześć Boguś, cześć wszystkim. Tak, kontynuacja naszej serii, kontynuacja klasy WRC 2. Tym razem rajd Sardynii, rajd Włoch, jak to woli. Sardynii to mówiąc dokładniej, jeśli chodzi o miejscówkę, także jest nasz Lancer. Będziemy startować. Postaram się mówić głośniej, bo w poprzednich odcinkach mówiłem za cicho. Gra po prostu, dźwięki z gry, muzyka i tak dalej zagłuszały mnie i nie tylko mnie. Także no zobaczymy, musimy się poprawić, żeby miało to ręce i nogi. A sama gra, no wiadomo, że do łatwych nie należy. Trzeba to lubić. Trzeba się wczuć. Ale to nie znaczy, że nie będę się odzywał. Jedna z, widzę, bardziej krętych odcinków. Te sekwencje się powtarzają. Zakrętów odcinków. Jedne są dłuższe, krótsze, połączone, przekombinowane. Wszystko pewnie przez oszczędność, jak ja to mówię, materiału. Tyle się tylko, jak to mówię, zmieściło na taśmie. Jest poupychane. Różne konfiguracje. Tras. Można, nieraz jedziesz i po prostu wiesz, że już tędy jechałeś 2-3 razy wcześniej w jednym rajdzie. No to jest akurat tryb kariery, nie jest jeszcze pełny sezon. Chyba w ostatnim, tak powiem, sezonie w trybie kariery jest do przejechania w WRC. I to jest pełny. Pełny kalendarz. No właśnie, graliśmy w troszkę inną grę wcześniej i tutaj muszę się przestawić na tą fizykę. Ten inny troszkę model jazdy. Troszkę bardziej, jak to mówię, prymitywny niż na przykład Dirty Rally, ale jak się chce, to można efektownie to wykończyć. Dużo hamulca ręcznego i wszystko będzie miało swój koniec. Myślę, na pierwszym miejscu. Z tego co widzę, na jednym splicie miałem naznaczonym na czerwono, czyli nie najlepiej. To była strata. No tylko 5 sekund przewagi. Także jedna jakiś większy crash i można wszystko stracić. Odcinek niedługi, bo jeden z krótszych w ogóle. Taki na rozpoznanie, bym powiedział, terenu. Te kamienie to dokładnie pamiętam. Ale mamy metę. Boguś jedzie stage'a drugiego. Tak jest. Gratulacje dla Ciebie, Rufi, że zajęłeś pierwsze miejsce. Trochę rozwaliłeś ten samochód.
Bo druga rzecz jest taka, że my to nagrywamy podczas streama, którego ja tworzę tu u siebie na hitboxie. Więc zapraszam serdecznie. Mamy 3 kilometry, to też jest krótki. Trochę ciężej mi będzie się grał tutaj, niestety. Z tego względu, że ja jestem przyzwyczajony już do gier takich bardziej, jak to się mówi, realistycznych niż do tego, ale będziemy próbować, co nam tu wyjdzie. Jedziemy sobie. Próbujemy coś tam odrobić. Same ostre zakręty są. O, będzie bardzo ciężko, będzie ciężko, niestety. Jestem 17, ale to jest do nadrobienia. Nie ma problemu. To jest do nadrobienia. To jest. Ja muszę się przyzwyczaić do tej gry po prostu, bo to też nie jest tak o hopciu, że człowiek od razu będzie grał wszystkie gry idealnie. Już jesteśmy na 9. To nie jest tak źle. Jump. Spadliśmy. Dobra, próbujemy to nadrobić. Ups. Left six into right six. Stop and jump. Nie znam trasy w ogóle, więc to też jest. Ciężko mi się przyzwyczaić do tego, tej jazdy tutaj. Dobra, słabo poszło. Może w kolejnych odcinkach będzie szło lepiej. Jak to się mówi, teraz Rufi będzie jechał. Sekundowa strata na odcinku. Tam było troszkę przewagi, także no w generalce mamy przewagę, no ale tak mówię, no na początku żeś położyłeś auto na boku i praktycznie 6 sekund straty, nie? Także poleżał sobie, odpoczął na boku samochodzik, no ale no mimo wszystko no trzeba to później nadrabiać, bo no nie ma lipy, jak chcemy być, że tak powiem, mistrzuniami w to, że tak nigdy nie będziemy, także. A w ogóle ta Ride Block, ta konfiguracja tych jest taka dziwna. Trudna. Dużo zakrętów. Nie ma w ogóle. Nie ma nawet się gdzieś rozpędzić tym samochodem. No.
No odcinki, zobacz, są bardzo krótkie, bo to jest 3 km, to jest nic, bo tu potrafią mieć po 6-7. A ile można stracić na takim krótkim odcinku? Nawet 6 sekund w plecy. Na pierwszym pomiarze, tak? No to lepiej jechać mimo wszystko dużo wolniej. Bez jakichś tam większych wpadek i to powinno się udać, bo tutaj faktycznie poziom trudności nie jest za duży w tej karierze. Dwa, że nie ma co szaleć, bo to auto nie jest zbyt szybkie i szanować trzeba prędkość w ogóle, którą się ma. No, tradycyjnie, jak na każdym odcinku, od ciula nawrotów, żeby nie powiedzieć bardziej wulgarnie. Jest to plaga w tej grze. Lekkie przegięcie, no ale... Ale i tak na pewno jest to lepsza część niż górce 5. To pograć. Ciasno, ciasno, tutaj powiem ci... Dirt się leje, jest ciaśniej, ale tutaj to no... Jest... Jak na tą grę, to i tak niektóre partie to... Trzeba kontrolować. O, czasem wyjdzie, czasem nie wyjdzie i to tak. Ja nie szaleję, jadę zachowawczo. A jakąś tam przewagę się udaje zrobić. No masakra, co tylko słyszę, to nawrót, nawrót, nawrót. Proszę bardzo. Wszystko na czerwono, jak to mówią. Aha, no ja chciałem zresetować samochód. Nie pamiętam, którym to się przyciskiem robiło. Ale już wiem, że nie przyciskiem select, czy tam back, jak to woli. Na zmiana kamery. Ale dobra, zobaczymy. Wszystkie splity na zielono. Jak dotychczas. Powinno się udać. Coś nadrobić dodatkowo, dołożyć do tych 7 sekund w generalce. Chyba, że straciłem wszystko przez ten moje półdachowanie. Chyba nie. Damy radę. No dobra, Rupi tutaj widzę, że szaleje. I to grubo. Jak widać. Zajmuje pierwsze miejsce, ma 17 sekund przewagi. To już jest 25 sekund. Generalnie mamy przewagi. To więc ja mogę jechać też tam spokojnie sobie. Po prostu. Mamy odcinek czwarty. Drugiego dnia. To jest ile? Kilometrów? 3,6. No to nie jest tak dużo. To jest w sumie krótki odcinek, tylko że bardzo krętny. Z udziałem. No ale dobra, próbujemy. Ride Walk. Ride 3. Then hairpin left, handbrake. Into hairpin right, handbrake. 40, left 5, slow cut, then right 3, into left 3, rocks outside. Then right 4, and left 3, into hairpin right, handbrake. Left 4, into hairpin left, barrier outside, handbrake. 60, right 5, into hairpin right, handbrake. Into hairpin left, handbrake. Barrier outside. Careful. Right 3. Mm-hmm.
zaraz tutaj zabiję. And left 5, 60, left 3, keep left, then right 2, don't cut, and 60, then left 4, and 40, careful, junction, turn right, right 3, 40, right 4, narrow, then head in left, 100, 40, right 5, then right 6, into left 3, and right 4, and 80, head in left, handbrake, 60, right 3, crest, and right 4, 60, left 4, long, then right 4, careful, right 5, into head in left, handbrake, and head in right, past 3, handbrake. 40, left 5, into hairpin right, handbrake. And hairpin left, good, okay. 60, hairpin right, handbrake. Then head, whoa. And right 5, into hairpin left. Open. Right 3, into left 3. Then right 3, keep right, slippery. And left 3, into right 5. Then left 4, bump. And right 5. Careful, junction, turn right. Right 3. Then right 5, into hairpin left, handbrake. Left 5, into right 6. Careful, left 5, junction turn right, handbrake. 80, into left 4. Right 3, into left 4, very long. Then hairpin right, handbrake. Careful, jump, into right 5, finish. Dobra, chyba pierwsze miejsce zajęliśmy, na pewno. No, udało ci się, udało. Jest kilka rzeczy do poprawy, tam lewy zakręt, prawy zakręt. Nie, świruję. Specyficzna gra, specyficzne sterowanie. Ma to swoje plusy, minusy. No właśnie. No ale mamy autko jak nowe, że tak powiem. Serwis. W serwisie. Teraz chyba jest najdłuższy. No, no, piątka to jest zawsze najdłuższy, to mam ten zaszczyt właśnie jechać. No ale 5-3 to nie jest aż tak dużo. Same zakręty, czyli wszystkie zakręty występujące wcześniej będą występowały teraz. Może współczynnik trudności. Otworzę sobie energetyka. Bo ciężki odcinek nas czeka. A przygotowanie to najważniejsza sprawa. Dobra. Mało zwrotny jest ten samochód, niestety. Niestety to jest minus tego samochodu. Ciężko jest nim czasem zarzucić, zwłaszcza przy małej prędkości, ale to w każdym tak tutaj w tej grze jest, nie? Że po prostu no... No a przy większej prędkości to wylecisz na bandę, no i to tak właśnie nie ma co przeginać. No, ja przez te miejsce już dzisiaj przejeżdżałem, także jadę przez nie jeszcze raz, ta sekwencja zakrętów. Jest mi znana.
teoretycznie wszystkie trasy są mi znane, ale ten rajd Włoch jakoś nie za bardzo zapamiętałem. Może dlatego, że te odcinki są takie krótkie i te dłuższe odcinki się chyba bardziej pamięta niż te krótsze. O, można spaść stąd właśnie. Wcześniej spadłem. A w tym odcinku to było. Tego rajdu. O, prawie już żem położył autko znowu na drzwiach bocznych. Znowu było 6 sekund do tyłu. No ale jakoś to płynnie myślę. Staram się pokonać. No, dopiero drugi sprint, także ten odcinek troszkę wysiłku będzie kosztował. Niwki dmucham, jak to mówią. No ale wystarczył jeden taki trudniejszy i mam już tą fizykę opanowaną. Tutaj ten model jazdy. Czuć się w grę od nowa. Lepiej to wygląda niż na przykład na Xboxie 360. Niby wszystko to samo, a inaczej. No i zauważ, że tutaj nawet nie jadąc środkiem drogi, a wyjedziesz gdzieś na pobocze, to nie masz jakichś takich, wiesz, rowów czy coś, jak na przykład Dirty Rally, że od razu lecisz, kurde, na dach, powiedzmy, nie? Tu możesz sobie ściąć zakręt elegancko, o, zobacz, widzisz, wyjeżdżasz na pobocze i nic się nie dzieje. Jeżeli oczywiście nie masz bariery czy przeszkody, nie? A tak, to możesz sobie latać, kurde, wzdłuż rzecz, no tylko, że tutaj jest jedyne to, że się zrespawnuje na trasę, nie? I tam jest jakaś strata na pewno, nie? A tak to nie, że zaraz ci coś uszkodzi w aucie. No to jest duże ułatwienie. Łatwiej jest wyhamować z dużej prędkości. Nie musisz tak planować wszystkiego. No, tędy już też jechaliśmy, tylko że jedziemy teraz pod górkę. Dobra, wjeżdżamy z tych kamieni kwadratowych. O, przestrzeliłem prawie. No ale jeszcze była szansa tu uratować. No, oczywiście i zaczynamy. Nawrót 1, nawrót 2, nawrót 3. I tak można sobie złożyć to. Nie ciąć, nie ciąć, nie ciąć. Jakaś meta może? Z hukiem na metę, że tak powiem. Ale będzie duża przewaga. O, zaparkowałem. Jak zwykle Rufi, kurde, tutaj nam zaczął gadać. Nie, źle tri. Mamy przewagi, to więc nad Kubicą mam dużą przewagę, 58 sekund
to jest bardzo dużo. Ja jadę akurat teraz ostatni odcinek i będziemy się później żegnać z tym rajdem. No ale to zobaczymy zaraz po chwili. Mamy odcinek 2-3 km, to jest bardzo króciutki odcineczek, więc Włochy to są bardzo krótkie odcinki. Tak widzimy tutaj. Dobra, to jedziemy dalej. Trochę rozwalony jest ten samochód, to nie ufukujmy się. Ruchy go trochę rozwalił. Mamy zielony. Ups. Mój błąd. Rupi już tutaj, kurde, mówi. Na pewno myśli sobie, co on robi, co on robi? What the fuck, co on robi? Ale to wiadomo. No właśnie, i teraz tak Rufi mówi. Myśli sobie, co on robi, co on robi? Ups. Nie, te Włochy to mnie w ogóle nie przypomina. Bo tu musisz... Właśnie nie wiem jak się trzyma... Trzeba trzymać CB, kurde, na ten grzyb ręczny. I finish. Zajęliśmy? A ja właśnie nie wiem. Nie. Dobra. Zajęliśmy pierwsze miejsce. Wiadomo. Idziemy tym gównem, jak to się mówi. Dostajemy expa. Okej. To był kolejny odcinek. Jak to się mówi? Jest Włochy. Italia. Italia. A poczekaj, poczekaj. Będzie kolor właśnie ten impreza, ta cała. Wiadomo, Kubica to był drugi. My byliśmy pierwsi. Dobra. Okej. Zakończyliśmy kolejny odcinek WRC4. Ze mną grał Rufi. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, to łapka w górę, jeśli nie, to łapka w dół. Ja się żegnam oraz Rufi. No dzięki, do następnego, widzimy się niebawem, mam nadzieję, na razie.